Witam Państwa. Ostatnio zrobiłem program o drodze o ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim. W ten program wkradł się błąd, a ten błąd wynikał z tego, że informacje miałem tylko od pana, który reprezentował firmę, wykonawcę tej drogi, od pana Jeziorskiego. No i dzisiaj jestem w urzędzie gminnym, bo ten błąd chciałem sprostować. Pan sekretarz do mnie zadzwonił, że program wprowadził zapewne państwa w błąd, więc panie Marianie, proszę powiedzieć, na czym błąd polega. A więc w nawiązaniu do tej informacji, która okazała się w zeszłym tygodniu w czasie remontu drogi ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim, podane tam było cała długość odcinka od ulicy Działkowej do ulicy Wrocławskiej. No nie jest jednak to prawdą. Projekt, który został wykonany, prace przy nim rozpoczęto 3 lata temu, przewidywał remont drogi od ulicy Działkowej do ulicy Wiosennej, a więc do istniejącego bruku już na terenie byłego SHR-u. A proszę powiedzieć, dlaczego tak była droga zaprojektowana? Dlaczego nie zaprojektowano przebudowy tej brukówki, bo ona jest dla mieszkańców uciążliwa? No nie ukrywam, że ta brukówka jest też uciążliwa, ale jej stan był na tyle dobry, że po prostu nie znalazł się w projekcie, który był przewidywany do realizacji, do zmiany. No to teraz jeszcze tylko zapytam, bo to ważne. Inwestor się umówił, że będzie robił po 50 metrów dziennie, żeby się wyrobić z robotami do 15 lipca, tak jak poinformował mnie tam na miejscu. Czy tak te prace postępują? A więc po dzisiejszym dniu będziemy wiedzieć już dokładnie, czy po prostu tak jak obiecywał, zwiększy ilość ludzi i maszyn i pozwoli im to przyspieszyć pracę, bo nie ukrywam, że w czasie rozmów, które prowadziliśmy w zeszłym tygodniu, ustaliliśmy, że ostateczny termin do 15 ma być ta droga zrobiona, w przeciwnym razie po prostu pełne konsekwencje, które są przewidziane w umowie, będą od niego respektowane. Naliczanie kar i innych rzeczy. A czy była mowa o dwóch zmianach, bo tam ekipa pracuje z tego, co wiem, na jedną zmianę? Znaczy mówiliśmy, że jest możliwość właśnie wydłużenia po prostu czasu pracy, ale my zmusić wykonawcę do tego nie możemy. To powinna być już inicjatywa wykonawcy niestety. My tak sugerowaliśmy, że po prostu, żeby w terminie to zakończyć, należałoby nawet pracować na dwie zmiany. Ale to już jest w dyspozycji tylko i wyłącznie wykonawcy. Czyli reasumując, będzie zrobiona droga do ulicy? Wiosennej. Do Wiosennej, czyli ta ostatnia prosta brukówki po prostu zrobiona nie będzie i to już wiadomo. Czy jest jakaś możliwość, jakaś wiedza na ten temat, czy można tą inwestycję będzie w najbliższym czasie zrealizować do końca? Znaczy, jeżeli chodzi o remonty takie już całościowe, tak jak robimy to właśnie w ulicy Polną, to bez projektu niestety no, nie możemy robić to. Po prostu takie bieżące naprawy, ale to bruk raczej tam, no, nie przewidujemy takich prac, żeby można to pociągnąć dalej asfaltem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.